Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Fach w ręku, tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie fuch. I zaraz kurwa to pod ręką idzie w ruch. Bo u mnie luks i hopsasa. I wszystko to, co majster chciał, to ma. Salut, drodzy. Dzisiaj troszkę podłubiemy przed 39. Zobaczycie co i jak. Majster trochę ponaprawia, bo zaczyna się psuć wszystko. Też zadzwoni z Grywus, żeby tam trochę zobaczyć, jak to tam majster ci dobrze podłączył, czy się wszystko będzie łączyło z komputerem zdalnie. I tak, troszkę podregulujemy co nieco i trzeba będzie jechać, że tak powiem, niedługo na hamownię. I po robocie, teraz będzie podkręcona, będzie chodzić elegancko. No tak. No dobra, bierzemy się za robotę. Dobra, o, proszę bardzo. Zaraz będziemy tutaj z chłopakami ustawiać troszkę tego deta. Tu proszę bardzo, ładnie się wszystko wyświetla. Zobaczymy po odpaleniu, co będzie. Podłączyłem już te podciśnienie do deta, bo wtedy zapomniałem i dlatego samochód tak niestabilnie pracował i kopcił troszkę. Teraz podłączyłem tą rureczkę z podciśnieniem. Może teraz będzie lepiej, ale musiałem odłączyć zegar, bo będę musiał nawiercić nowy otworek. Ej, o co tu chodzi? Czemu to na zero nie pokazuje? Chociaż jest odłączone całkowicie od tego, od ciśnienia. Nie wiem, muszę to chyba wyzerować jakoś ręcznie. Skąd byćku? Dobra, kurwa, tutaj odpadło. Moje ledziki odpadły. Dobra, pokaż, pan zapalić. Bieg wyłączony. Ręczny. O ty kurwa. Ale szykło tam wodą. Co on takie obroty skurwy ty? Co on tak gazuje? Teraz ładnie chodzi. Coś mu odbiło, coś się zacięło. Pokażę, to działa. Już nie działa. Już popaliło się. Andrzeju, kurwa, nie działa to. Moje koguty. Bo to jest od kogutów, dobra. A to jest od czego? Od tych diod na dworzu, dobra. Tak jako widać, lampeczka mi odpadła, silikon puścił, kurwa, jak to możliwe? A włącz wycieraczki. Kurwa, no nie ma jak jechać teraz samochodem. Ale zegary nie chodzą. Musiało się coś nadpalić. Jakoś słabo kurwa z obrotów schodzi. Jakby tam ciśnienie go, wiecie, pompowało i on zamiast zejść z obrotów, to tam nie miał siły upuścić tego. Dobra, dobrze jest. Chodzi, chodzi. Nie trzeba dubać. Wspomaganie, Światła kurwa są. Zobaczymy, czy wiatrak chodzi ten od chłodnicy zaraz. Chodź. Ciekaw jestem, czemu to nie działa. Zawilgotniało wszystko, kurde. Albo bezpiecznik poszedł. Ale to by się nie podświetlało, nie? Jakby bezpiecznik poszedł. No teraz nawet temperatury, kurwa, nie będziesz widział. Czemu na zero się nie ustawia, tylko niżej? O kurwa. Złocił. A temu co? Patrzcie, na zero powinien stanąć, a on staje poniżej zera. Ta, tu wskazówka jest coś zjebana. Trzeba to rozebrać. Co on tu brzdąka? Co się dzieje tutaj? Ej, szyberdach mi się chce otworzyć sam. Kurwa, trzymaj go! Skurwysyn! Kurwa, co ty robisz, idioto? Co się kurwa dzieje tu? Holy shit! Stój, kurwa!
elektryka mnie się szpankuje. Sam się otwiera, upiernoli się wszystko. No, to ja robiłem. Skurwysynu! Gdzie idziesz? Dobra, że chuj, musi się otworzyć, no bo co? Teraz? A potem nie zamknę go. Kurba. Czemu się sam otwiera? Wszędzie wody najebane chyba jest. Człowieku, to wszystko jest mokre. Wszystko jest mokre tutaj. Oh shit! Oh shit! O kurwa, dlatego ci się otwiera sam. Wciągło szmatę. Nie no, zatrzymuje się. Kurwa mać. Wyciągaj wodę. Kurwa, przestał działać za ten. Dobra, zamyka się. Ono się upierdoliło w rdzy. No idź dalej. Ładnie, nie? O kurwa, teraz na łeb to wszystko będzie leciało. Człowieku. No nie otwieraj się, kurwa. Co to się dzieje? Dobra, zamknę go i wtyczkę wyjmę. Dobry plan, nie? Wyjmij. No, bardzo dobra robota, kurwa, człowiek. I co teraz tą szmatą? Ja cię świerdolę. Ej, bez tego jak paskudnie wygląda. Trzeba będzie na silikon to przykleić. Kurwa, sypie się śmiech. No dobra, no co, muszę to kurwa wyjąć. Przecież na łeb się wszystko sypie. Dobra, chuj tam. Masakra, jak zdewastowałem samochód. Dobra, muszę to rozkręcić i wyzerować wskazóweczkę. O co tu chodzi z tym? A, muszę to włączyć. Że to się nie resetuje. No szukane jest. O kurwa, o jedną kreskę jest zjebane to. O, zaraz majster reguluje, kurwa, jak trzeba. Bo to aż niemożliwe, że to tak jest. Ta się wyjmie wskazówkę i się przestawi. Ustawimy z pół bara, kurwa, od razu. Niby tyle daje. Ta tu coś jest, może tu jakiś potencjometr. Się coś reguluje, dziuryczka jest, nie ma. Dobra, muszę odkleić, bo tu taśmą jest zajebane. Bo ona chyba trzyma mi tu wszystko w kupie, czy mi się wydaje. Nie. Nie, ta taśma się nie trzyma. Rybipa. Tu trzeba podginać. Z tyłu tutaj trzeba podginać, żeby to wylazło. Bo to innej możliwości nie ma. Ale dobrze, że to tak troszkę odstaje, to powinienem tak zrobić. Ładnie się powinno naddać. Oczywiście już tak samo nie uda się złożyć tego. No i pewnie też będzie już porychowany zegar, ale pokazuje od razu podciśnienie, którego nawet nie ma, a już pokazuje na minusie, nie? Poka, bijdzie, bijdzie. Proszę bardzo. Majster elektronik. Szkiełko, kurwa, paluchamy. Zaraz wymarzę. Proszę bardzo. Tu jest regulacja? Nie ma żadnej regulacji. Kondensatorki jakieś. Dobra. Patrzcie, tu nie ma żadnych regulacji ani nic. Nie wiem, czemu jest. Tak jakby źle ustawione było, kurwa. Ja bym wyjął wskazówkę, zostawił tak jak teraz, nie? Więc wyjmę wskazówkę. Ta, wyjmiesz, kurwa. Wyjmij wskazówkę i spróbuję przesunąć.
Dobra, urwałem jakiś plastyczek. To nie śchodź. Nie idzie. Może to tylko programowo można kurwa wyregulować. Tą płytką bym obrócił. Ale to pstryczek nie będzie pasował. A czekaj, może to mogę przekręcić kawałeczek. Nie, to też jest przyklejony na stałe. Rybipa. Ej, to powinno wyjść przecież. Każda wskazówka schodzi z tego, nie? Chuja, nawet się nie chce ruszyć. Niemożliwe, że tak mocno było wciśnięte. Ajster, pokaż, może się kurwa naprawiło już za nieco. Żeś tak ciągnął. Już coś piszczy i trzeszczy. Pokaż, co to kurwa się dzieje. O! Patrzcie, naprawiło się, na zero dra pokazało. Poka na siłę go, kurwa. A teraz mogę sobie tak zrobić. Tak, na włączony trzeba wyregulować, patrzcie. O, i teraz jest na zero. Naprawiłem go. Jakim cudem. Skurwysyn, czego nie dotknie to zaraz. Pa, widziałeś, teraz na zero się zatrzymuje, elegancko. A mówiłem, że inżynier. I nawet, żem dużo nie zaingerował tutaj. Majster jednak nie jest taki człowiek fuszerka, jak mówią. Proszę bardzo. Zna się co nieco na inżynierii. Jak to kurwa teraz... Dobra, wpadło. Porychobałem. Ale dobrze jest. To jeszcze muszę założyć plastyczek. Żeby ładnie wyglądało. Dobra, pokaż, czy będzie na pewno. Śrubki. Muszę sprawdzić, czy na pewno teraz będzie tak wyświetlało, bo zamknę i będzie znowu dupa. Zbita. Dobra, złap śrubeczką. Uwaga. A idź pan, kurwa, kuj. Naddaj. O, coś przeskoczyło chyba. Denerwujesz mnie to. Nie no, znowu źle jest. Co jest grane? Co to się pierdoli? Kurde, przecież już było dobrze. Dobrze pokazuje, ale potem się resetuje, kurwa, i znowu jest na minusie. Także tu może więcej barów pompować, bawareczka. Tak pan naddaj. Na siłę wskazówką, kurwa. Okej, zaraz zobaczymy. Źle. O za kurba los. A przełóż wskazówkę. Przez ten plastyczek. Przełoziłem tutaj na drugą stronę na maksa. Zobaczymy teraz co zrobi. Zaraz palisz pan. Wszystko siłą trzeba, człowiek. O, teraz za bardzo żem zrobił. To teraz w tą przesuń. Wskazóweczkę. Zaraz wyreguluję. Proszę bardzo. Dobra, myślę, że teraz będzie dobrze. No to i tak pewnie kurwa oszukuje. Daj też szkiełeczko. Poluchamy, żeś tu nie dotykał. Uwierdoli się teraz wszystko. Którą to było? Tu było dotykane. Paluchami to tak być. O. Kurde, co te łapy takie drętwe? Dlaczego tu nie mogę założyć tego? Tu się kurwa podwinęło. Człowieku już łapy będzie rozcinał o te kurwokanty i zadziory. Dobra, tutaj nikt nie będzie... Naddało się. O. Halo.
Znaczy podłączony, mam tutaj tylko internet, muszę podpiąć i już będzie można się łączyć. Kurwa, nie telefon się. No dobra. Dobra, trzymaj cały czas. No. O, dobra, coś się kurwa. A, bo to było... Możesz puścić. Dobra. Bo to było ustawione na ten, na pedał gazu. Tak, no to nie wiem, czy widziałeś, od dołu się zmieniało, masz TPS podpisane i masz teraz 0%, nie? Aha. A od czego tu mapę wrzuciłeś? Że tak... Nie pamiętam, chyba z jakiejś... Chyba z... Z trokera takiego, co był na wale z TDS-a zrobiony. Tam było chyba 2,5 litra albo 2,6 litra. Tak mi się wydaje, że z tego, ale nie pamiętam dobrze. Pokazuje mi, tak jakby samochód teraz był zagotowany, na czerwono się pali kontrolka. Kurwa. Od temperatury. To ten licznik, który w ogóle mi decyduje. No lata nie, sobie. 41 stopni pokazuje temperaturę płynu. Aha, jest. A powietrzało się. Ale o, sztuknę z góry i zaraz się naprawi. Dobra. W sumie to nie wiem, chyba wszystko jest okej. Okay. Szczerze mówiąc, teraz mówisz, że już jak odpalasz, to chodzi tak w miarę równo, nie? No. Jak podłączyłem ten właśnie powietrze, to teraz już normalnie. A jak dajesz gazu, to się wkręca tak w miarę? No tak nie piłowałem, nie? Bo bałem się, że złapię, wiesz, te obroty i będzie tak gazował. Mówisz, że ci jakieś wysokie obroty słabo po odpaleniu, to dziwne, to może jednak coś świruje tam jeszcze u ciebie. Nie powinno tak być, nie powinno mieć to wpływu. Wiesz co, w tym, w... Woda była w blow-offie, bo mam go do góry skierowanego, nie? I tam deszczu napierdoliło i może się coś przycięło, zassał, wiesz, tego wody czy coś. To nie wiem, czy jest sens, że ja bym coś cokolwiek więcej robił, bo wydaje się, że wszystko dobrze podpiąłeś. Bo wygląda wszystko ok, ale możesz go odpalić jeszcze na chwilę. To zobaczę wtedy w parametrach. Czyli tutaj już nie ma co grzebać na razie, tak? Nie, wydaje mi się, że jest wszystko okej. Strasznie wolno spada z obrotu, wiesz? Nie wiem czemu tak jest. Teraz jest, to też tak trzyma jakoś dziwnie obroty wysoko. Nie wiem, czy ten gaz się zacina, czy co? Mam pytanie, bo nie pamiętam, czy ci napisałem tam na tej kartce, że przy przepływce, przy wtyczce do przepływki, tam trzeba zewrzeć takie dwa kable. Wiesz co, nie było. Napiszę ci tam, kurde, później, które dwa trzeba będzie jakby zewrzeć ze sobą, zlutować. No dobra. O, kurwa, zaraz ja tu by reguluję to nieco, dodaj tutaj troszkę. Za mało, 50, jak tu stoję. Zegar już mi działa. Majster już go tutaj upchał. No tak go upchałem, że ja wtyczki teraz nie wsadę. Patrzcie, o kurwa, naprawiło się. Bo temperaturę dobrze pokazuje. O, widziałeś? O, i paliwo dobrze pokazuje. Ale minus 16 jest. Jeszcze głupieje. Troszkę podpalam i odparuję, kurwa, co nieco. Wody. Majster pozaciskał, proszę bardzo. Jak elegancko jest. Jest. Będzie chodzić. Patrzcie, o. Tutaj. Przełóż pan. Podłączmy i zobaczmy, czy się będzie dobrze wyświetlało. Teraz to będzie dobrze. Tylko nie mam jak ciśnienia sprawdzić, bo muszę, że tak powiem, nawiercić. O! Bardzo dobra robota. Patrzcie, teraz majster wyzerował i teraz będzie się ładnie odpalało. Patrzcie, odpalamy. Uwaga. Hops. Hops. Resetujemy i jest zero, jest. Teraz to ta. Naprawiło się. Pokaż pan. O, i chodzi ta. Obroty silnika. A, on brzdąka, bo tylnie drzwi niby otwarte. Ale powinien brzdąkać podczas jazdy. Nie teraz. Jak podepniemy pod ciśnienie z cylindrów, to będzie pokazywało ładnie zegar doładowanie, bo wtedy oszukiwał skurkowaniec. No dobra, chodzi, temperaturkę pokazuje.
Naprawiła się. Bardzo dobra robota, je. Kurwa, widzisz? Jak się nie jeździ, to tak jest. Zaraz się wszystko psuje. Tym szyberdachem teraz tak paskudnie jest. Trzeba będzie na silikon przykleić tą wykładzinę. Tam, jak kurwa odeszło. O kurde, co to się tutaj dzieje? Możemy zgasić i czas będzie teraz jechać na hamownię, wystroić i jedziemy do dokurwiatora. Obydwoma bawaryczkami. Kurwa, sama się naprawia. Człowieku. O, jak majster rurniczkę puścił. No podciśnienia. Trzeba tutaj zrobić jeszcze nawiert. Aczkolwiek mógłbym tutaj, nie? Bo tu są te od gazu takie. I tu mógłbym się wpiąć z tym podciśnieniem. Ale zasylikonowałem i mogło to wchodzić i potem będzie zapchane. Więc trzeba by było na nowo się... O, bo tam są takie, o, widzicie? Kurwa, nie widać. Tam jest gaz tak podpięty, nie? Na takie gumyczki. I mógłbym po prostu pod to podpiąć, ale to będzie ssanie z tego cylindra, ale lepiej jak będzie tu wpięte, wiecie, w taki ogólny ten gar. Także trzeba było tutaj nawiercić jeszcze jedną dziurkę i wkręcić taką złączkę, żeby można podpiąć było jeszcze ten zegar, co jest w samochodzie od podciśnienia. Także to jeszcze można było nawiercić teraz. No, no, majster nawierci. Na silikon można wkleić. Benzika. Pamiętam, że odkręcałem te końcóweczki, bo mówię, a przydadzą się. Tu widzę, jedna jest. O. Taką by wkręcił. Tu jest gwint zjebany, nie? Czy mi się wydaje? Weź poszukaj innego. Tu też gwint zjebany jest? Nie, tu jest lepszy gwint. Dobra, to weźmiemy tą. W której szufladzie miałem wiertełko? Tu są. Wiertełko i nie mam sufmiarki, trzeba na łoko. Piątka nie, grób się. Szósteczkę, pokaż mnie. Tak, szósteczka jest. Ej, a ja sobie kupiłem gwintownicę. Kurwa, pokaż. A, ale to nie jest... Nie, są narzynki te. Szóstka, tu jest szósteczka, to tym trzeba było zrobić gwint. Dobrze rozumuję? Dobrze rozumujesz? Panie, bardzo dobra robota. A, ale szóstką nawiercisz i szóstką będziesz gwint robił? To musiał piątką ha nawiercić, tak? O, tu masz, patrz. 4,5, 5,5. Jakie żeś wiertła kupił. Człowieku. 5,5 daj. Kurde, inżynier. Pokaż na oko, będzie pasować. Gwint zrobi, zrobi gwint. Proszę bardzo. Teraz to ta, porządny warsztat teraz je, o. Patrzcie, po co garaż stawiałem z tym pierdolnikiem? Wystarczy taka szapeczka i wszystko macie pod ręką. A tu o, masz, szafka, kurwa. Ja ten wielki pierdolnik. Nawet pistoletu do silikonu tutaj nie mogę znaleźć, nie? Gdzieś się zapłodział. To jest nam potrzebne, nawiercimy sobie i wkręcimy to. Jak ja lubię takie roboty, jak mam narzędzia, kurwa. To teraz nie patrz ta na to, bo wam oczy wypali, jak majster profesjonalnie zrobi robotę. Odłącz to, pan. To też już odłącz. No, nie patrz to teraz. Będzie za profesjonalnie zrobione. O kurwa, to plastikowe jest. Pak się gwintuje. I już. Ale to chyba nie jest szóstka. Nie tą narzynkę, żem wziął chyba. Możliwe, że to siódemka była, może to i siódemka. Dobra, daj siódemkę. O, proszę bardzo. O, za luźno to się wkręca. Holy shit. Dokręcamy. Kurde, za duży gwint jest. No, dajwa.
Będzie chodzić. To to podłącz tu. A to podłącz tu. Jeszcze tu coś trzeba zawrzeć w przepływce, tej wtyczce od przepływki. Bo nie mam zwartego i coś tam jeszcze, jakiś problem jest. Dobra. Na zineczkę schowaj pan. By zerobał się. Odpalamy. Czego on brzęczy? A, ręczny. Piszczy ręczny. Ale powinien piszczeć, jakbym chciał jechać, a nie teraz mi. Nie ma odciny? Rozbiegał się, kurwa, silnik. Wszystko już się psuje. Normalnie jakby się gaz zacinał. Chyba muszę tam WD-40 psiknąć, bo jakoś tak ciężko mi chodzi w ogóle ten gaz. Jakby nie odbijał, kurwa. Także będę musiał tam WD-40, bo mam wrażenie, że się zablokuje się, kurwa, ten pedał gazu. Dobra, zamykaj gruza. Po robocie. Także o, taka sytuacja, babareczka już sprawna i gotowa do akcji. Trzeba teraz tylko na hamownię jeszcze troszkę podregulować. I luksusowo, można gumy palić.